Hej. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Dzisiaj omówimy Bitcoina oraz to, co może się zadziać na rynku kryptowalut w przeciągu najbliższych kilku dni, ale oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Zaczniemy od analizy nukówków, newsów na Max Data App. Po pierwsze, ARK Invest spodziewa się, że Bitcoin stanie się. Rynkiem wartym wiele bilionów dolarów, kryptowaluty staną się takim rynkiem i przewiduje, że cena Bitcoina może osiągnąć nawet 1,48 miliona dolarów wyceny. Kolejny nagłówek prawdopodobnie potrzebna będzie waluta cyfrowa, mówi minister Skarbu Wielkiej Brytanii i Bank Anglii. Następny news rekordowy rok 2022 pod względem kradzieży kryptowalut w Korei Północnej, mówi raport ONZ. A Wielka Brytania prawdopodobnie będzie wprowadzać cyfrową walutę BRITCOIN, to jest kolejny nagłówek. Następne nagłówki, ujawniono pakt wierzycieli Digital Currency Group z planem sprzedaży jednostki handlowej Genesis w ramach bankructwa. A kolejny nagłówek mówi o tym, że giełda kryptograficzna bliźniaków Wingle z Gemini przekaże 100 milionów dolarów na naprawę upadłości Genesis. Następnie FTX prosi polityków o zwrot darowizn, a Binance zawiesi transfery w dolarach. Tak piszą na CNBC Crypto World i to była bardzo zła informacja. Binance planuje zawiesić transfery w dolarach amerykańskich przy użyciu kont bankowych. Kolejny nagłówek również: Binance tymczasowo zawiesza przelewy bankowe w dolarach amerykańskich. Takie informacje na pewno mogą stworzyć FUD, czyli Fear Uncertainty DAP na rynku kryptowalut a tym samym zbić cenę aktywów nieco niżej, ale lecimy dalej. Społeczność kryptowalut z 75% dokładnością historyczną ustala cenę Bitcoina na 28 lutego 2023 rok, czyli już niedługo. I ta analiza sprawdziłem jest na coin Market Cap i tam społeczność wyceniła Bitcoina na 20 tysięcy dolarów. Z hakiem na końcówkę tego miesiąca. Kolejna analiza, kolejna informacja. Hiszpańskie Centrum Odwykowe dodaje uzależnienie od handlu, od tradingu kryptowalutami do listy swoich usług. Będzie pomagało ludziom się oduzależniać. Natomiast handlowcy instytucjonalni przenoszą uwagę z blockchaina na sztuczną inteligencję. To mówi raport JP Morgana. O tym raporcie również mówiłem na swoim kanale Julian Krypto dwa dni temu. W związku z tym też koniecznie tam wbijcie. Natomiast również wbijcie na Maxdata App i sprawdźcie koniecznie, gdzie tutaj są ważne wydarzenia w najbliższym czasie. W związku z tym zwróćcie uwagę, klikamy na najważniejsze wydarzenia i interesują nas tylko Stany Zjednoczone. Sprawdźmy, czy w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni może coś wpłynąć na cenę Bitcoina. I mamy wydarzenie 9 lutego. Tutaj 9 lutego. Jeszcze się nam nie wyświetliło, ale to będzie Initial Jobless Claims. Zwróćcie uwagę, Initial Jobless Claims, czyli bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. 9 lutego, godzina 14:30 czasu polskiego, może wpłynąć na cenę bitcoina nieznacznie, w szczególności jeżeli prognoza okaże się zupełnie inna od tego faktycznego odczytu. Prognoza jest na poziomie 190 tysięcy osób, 190 tysięcy zasiłków, wniosków o zasiłków dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. No i zwróćcie uwagę na bitcoina w stosunku do dolara, a w zasadzie na dolara w stosunku do bitcoina. Dolar historycznie w interwale tygodniowym wydawałoby się jest w poziomach, w momentach, od których odbijał się w przeszłości i rozpoczynał swoje długoterminowe spadki. Czy tak będzie i tym razem, ale będziemy obserwować oczywiście Bitcoina w stosunku na przykład do takich prostych danych na razie, jak na przykład średnie kroczące. Więc zwróćcie uwagę, dobijamy powoli do tych średnich kroczących, dwie średnie kroczące tygodniówki, jedna to jest dwusetka, a druga to jest 500, ta to jest 50, przepraszam, a ta to jest 200 z tego co widzę, tak, już są na poziomie około 25 tysięcy dolarów. Jedyną rzeczą, jedyną, która nie jest w tym momencie w cenie 25 tysięcy dolarów jest jeszcze cena bitcoina. No ale tutaj w związku z tym jest bardzo duże napięcie powstaje i to napięcie albo spowoduje, że ta cena się od tego poziomu będzie odbijać i będzie miała problem z przebiciem tego poziomu, Albo być może gdzieś tutaj będziemy nawet powyżej tego poziomu w stanie wyjść, ale to oczywiście będzie zależało od emocji na rynku, od newsów, które będą wypuszczane na rynek, a chociażby ten news z może być tutaj takim newsem spadkowym. No ale zwróćcie też uwagę, w ciągu ostatnich miesięcy ludzie mają bardzo duże zyski na rynku Bitcoina, ponad 40% wzrostów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. To by sugerowało potencjalnie dobre momenty na sprzedaż, ale jednak dalej ja bym czekał na pewnego rodzaju hype na rynku, na coś, co mogłoby zasugerować, że mamy za duże emocje, tak jak to było w roku 2019, i to jest właśnie ten wskaźnik funding rates, czyli stóp finansowania na rynkach typu futures, który pokazuje nam momenty, w których inwestorzy na rynkach typu futures, czyli na dźwigniach, zaczynają obstawiać. Przesadnie pozycje albo wzrostowe, albo przesadnie obstawiać pozycje spadkowe, co może wiązać się z odwróceniem trendu. No i przede wszystkim, oczywiście, zwracałbym uwagę na rezerwy bitcoina. To są takie dane, które mogą nam z dużo większym prawdopodobieństwem zasugerować, że coś się może wydarzyć, że coś się może zadziać. I jeżeli rezerwa bitcoina na giełdach spot nagle wzrosłaby o 1, o 2%, o 3%, czyli przykładowo o 10 tysięcy bitcoinów, o 20 tysięcy, o 30 tysięcy bitcoinów, wtedy miałbym dużo większą pewność, że ta cena może tutaj spaść. Na razie taka pewność wynika tylko i wyłącznie, uwaga uwaga, z typowej analizy technicznej. Natomiast, jeżeli właśnie rezerwa bitcoinów wzrosłaby przykładowo o jakiś tam ułamek procenta, albo o jakiś tam procent, na przykład o tyle, to byśmy sobie to mogli zaznaczyć. Więc moglibyśmy sobie wymierzyć, ile tych bitcoinów tutaj jest, a następnie zobaczyć na max order booku, jaka jest głębokość zamówień na chwilę obecną, czyli tutaj mamy widoczne total BTC. Jeżeli przykładowo ta rezerwa bitcoinów wzrosłaby przykładowo o 3900 bitcoinów, wtedy mamy konkretną taką informację, że jeżeli te bitcoiny zostałyby sprzedane, to ta cena mogłaby dojść spokojnie do około 21900. 80 dolarów, ponieważ zamówienia na ten moment są właśnie do tego poziomu z taką głębokością. Pozostałe dane, na przykład Open Interest, wskazują już powoli na przegrzewanie się rynku. Zwróćcie uwagę, podobnie jak ten profit and loss wskazywał na to, że jesteśmy w rynku, który się przegrzewa. Tutaj również widoczne są takie momenty, w których inwestorzy już obstawiają coraz więcej pozycji na rynku. Open Interest pokazuje nam, ile pozycji na rynkach futures jest w tym momencie otwartych. W związku z tym, że ten wskaźnik już jest wysoko, ale jeszcze nie, nie przebił tych poziomów, tego czerwonego poziomu 70 punktów, to mogłoby sugerować jeszcze jakieś ewentualne podbicie, ale no zwróćcie uwagę na przykład na rok 2022 sierpień, 16 sierpnia, tutaj też byliśmy na bardzo, bardzo podobnym poziomie, nie dobiliśmy, nie przebiliśmy tego poziomu, ale co się wtedy wydarzyło? W tutaj, na tym etapie, oczywiście tutaj wzrosła rezerwa bitcoinów. Zwróćcie uwagę, porównam, dodam symbol RBTC, myślnik S i to nas interesuje, czyli rezerwa bitcoinów na giełdach spot. Zwróćcie uwagę, to jest tutaj ten wzrost rezerwy bitcoina, który może się wydawać nieznaczny, ale na interwale 4 godzinowym będzie już bardziej taki ostry w. Szarpany. Ok, i to jest właśnie ten wzrost rezerwy Bitcoina, pod który również wtedy graliśmy. Ok, jeżeli chcecie mieć alerty na rezerwę Bitcoina. I chcecie mieć dostęp do tych danych, to koniecznie koniecznie zarejestrujcie się na Maxdata App, a jeżeli jesteście już zarejestrowani, to wejdźcie i skorzystajcie z dostępów miesięcznych, kwartalnych, rocznych bezpośrednio od crypto raportu, ponieważ macie wtedy bonus jeszcze dodatkowo albo lifetime. Dostępów lifetime zostało już tylko całe 22 tak naprawdę albo prawdopodobnie jeszcze mniej. No i na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że te materiały są dla was pomocne, wartościowe. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. I niech Hossa będzie z nami. Cześć!